Dzień dobry, nazywam się Andrzej Sułek. Witam Państwa ze studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego i zapraszam na pierwszy w tym roku koncert Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie w szerszym już składzie i pod batutą Michała Klauzy, dyrektora artystycznego zespołu. Orkiestra występuje w szerszym składzie, ale podzielona na dwa niezależne zespoły. Rozpoczniemy od Serenady op. 2 Mieczysława Karłowicza. To oczywiście bardzo znany, choć wczesny jego utwór. Kompozytor napisał serenadę jeszcze podczas studiów w Berlinie u Heinricha Urbana. Mimo że to pierwszy utwór orkiestrowy Karłowicza, kompozycja nie zdradza żadnych oznak debiutanckiej nieporadności. Przeciwnie, nawiązująca do modnego w końcu XIX wieku gatunku, a w szczególności do podobnej kompozycji popularnego wówczas Roberta Folkmana, Serenada op. 2 zdradza świetny warsztat i wyraźne już indywidualne cechy języka harmonicznego, a z pewnością, w przeciwieństwie do swego źródła inspiracji, przetrwała próbę czasu. Studencką serenadą Karłowicza dyrygował po raz pierwszy w 1897 roku w Berlinie sam profesor Urban, zaliczone na szóstkę. Dziś będziemy słuchać opracowania dokonanego przez Bohdana Wodiczkę, wybitnego dyrygenta i wielką postać polskiej muzyki drugiej połowy XX wieku, już z myślą o przypadającej w lipcu tego roku 110. rocznicy jego urodzin. Spośród królujących w tej muzyce smyczków w dalszej części programu na estradzie studia imienia Lutosławskiego pozostanie jedynie kontrabas. Dołączą do niego bogato obsadzone instrumenty dęte i perkusja, by wykonać fantastyczną i niemal w Polsce nieznaną suitę z muzyki do filmu Wioska na Ałtaju Dymitra Szostakowicza. Wioska na Ałtaju, oryginalny tytuł Adna, to druga partytura filmowa Szostakowicza. Film powstawał w latach 1929-1931, kiedy sowieckie kino z niemałym trudem próbowało sił w produkcjach dźwiękowych. Poprzedni film Szostakowicza, Nowy Babilon z 1929 roku w reżyserii Grigorija Koznicewa i Leonida Trauberga, okazał się spektakularną klapą, choć muzyka zupełnie na to nie zasługiwała. Tak naprawdę Nowy Babilon padł ofiarą cenzorskich ingerencji, w wyniku których zupełnie nie dało się zachować spójności dźwięku z obrazem. Ale reżyserzy zdawali sobie sprawę z tego, jak znakomite wyczucie dźwięku i obrazu ma Szostakowicz. Dlatego natychmiast zaproponowali mu pracę przy następnej produkcji. A Szostakowicz wyciągnął wnioski. Zamiast długich, szerokich struktur muzycznych, tym razem stworzył mozaikę krótkich, barwnych fragmentów, świetnie powiązanych z konkretnymi momentami scenariusza, muzycznych elementów, które można było dość swobodnie przestawiać, a nawet skracać. Z takiej mozaiki łatwo oczywiście stworzyć suitę. Akcja filmu rozgrywa się w końcu lat 20. W tle jest oczywiście czytelny przekaz ideologiczny o sowieckim państwie i jego ustroju niosącym cywilizacyjny postęp, naukę i oświatę. Ale sama historia głównej bohaterki jest w gruncie rzeczy bardzo ludzka, bardzo prawdziwa emocjonalnie i wciąż aktualna. Oto świeżo upieczona nauczycielka Elena Kuzmina z niecierpliwością oczekuje na swą pierwszą pracę w Leningradzie. Z narzeczonym Piotrem planują ślub i wspólną, szczęśliwą przyszłość. Cóż to będzie za wspaniałe życie? Ten optymistyczny galop, który towarzyszy marzeniom narzeczonych, potem powróci jeszcze w tym filmie, ale w innych momentach filmowej akcji, już w tonie sarkastycznym, przesycony gorzką ironią, bo Kuzmina zostaje oddelegowana. Decyzją władz ma objąć szkołę na dalekim pograniczu z Mongolią. Jej protesty nie pomagają, narzeczeni muszą się rozstać, a ona trafia do tytułowej wioski na Ałtaju. Adna, samotna. Natychmiast zderza się z inną rzeczywistością, której upiornym symbolem jest susząca się na słońcu końska skóra, lokalny amulet płodności. Sowietem kieruje skorumpowany przewodniczący, pełni przesądów mieszkańcy otwarcie okazują wrogość. Tylko dzieci są zachwycone nową nauczycielką, ale miejscowi ze wszystkich sił starają się udaremnić Kuzminie pracę. Chcą, aby dzieci pasły owce, a nie chodziły na lekcje. Planują zabójstwo nauczycielki i to w nawet dość, rzekłbym, wyrafinowany sposób.
pozostawiają ją w śniegowej burzy na pewną śmierć z zimna i wycieńczenia. Ale państwo radzieckie ratuje nauczycielkę, wysyła samolot. Choć pomoc nadchodzi z nieba, to zakończenie pozostaje niejednoznaczne. Kuzmina, machając wesoło do swoich szczęśliwych podopiecznych, dzieci z ołtajskiej wioski, wraca do Leningradu. Ale można wątpić, czy udało jej się coś zmienić. Gdy samolot wzlatuje niesiony falami optymistycznej muzyki Szostakowicza, w dole niezmiennie suszy się na słońcu końska skóra. Suita Szostakowicza z muzyki do filmu Wioska na Ołtaju op. 26 w opracowaniu na orkiestrę dętą, instrumenty perkusyjne i kontrabas Dmitra Smirnowa to wybór 10 fragmentów. Wstęp, marzenie, marsz i ulica, astancja, czyli zostań, wódz zabiera dzieci na wypas owiec, spotkanie przy herbacie, Katarynka, galop, cóż to będzie za wspaniałe życie, Śnieżyca i zakończenie. Ale zaczniemy od Serenady Karłowicza. Jej części to marsz, romans, walc i finał. Gra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyryguje Michał Klauza. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.